Chciałbym podziękować Pani Ewie za zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie. Ja będę mówił, opowiem Państwu o nadziei, ponieważ jest nadzieja. Ja będę mówił o zdrowym rozsądku w kwestiach politycznych. We Francji my mówimy o przebudzeniu się nowego pokolenia, które głosi wartości chrześcijańskie. My widzieliśmy przez wiele lat, z lat 70. we Francji brak takiego głoszenia wartości chrześcijańskich ze względu na brakowało nam wiele różnych rzeczy liberalizacji. W latach 70. mieliśmy problem z pedofilią. Było to bardzo widzieliśmy też, były pewne gazety, które taką głosiły taką propagandę, jeżeli chodzi o pedofilii. Dzisiaj ci sami dziennikarze walczą z Kościołem w kontekście pedofilii, ale w tamtym czasie, 3 lata temu, oni promowali tak naprawdę tą pedofilię, więc wiemy, że jest problem we Francji. Jest brak tej transmisji, czy tego przekazywania tych wartości chrześcijańskich. Na przykład mamy we Francji. Trudno jest to nawet sobie wyobrazić, że to się zdarza we Francji. Myśmy głosowali, czy na przykład. Czy możemy stworzyć żłobek w okresie Bożego Narodzenia? Musieliśmy głosować na to, bo nie możemy taki żłobek zrobić. I później w końcu podjęto taką decyzję, że to ma jakieś znaczenie kulturowe. Tak, możemy taki żłobek mieć. Jeżeli nie, no to wtedy nie może, jeżeli nie ma to żadnego wydźwięku takiego kulturowego. Także była cała debata na ten temat, ale młodzi ludzie, młode pokolenie musi mieć te wartości, musi głosić te wartości, więc oszukują oni wielu rzeczy. Ja pochodzę z Normandii we Francji. I ja pamiętam mojego kolegę w szkole, który pojechał do Syrii. I to jest wielu z tych młodych, z wielu z nas jest zaangażowanych, jest w różne ruchy polityczne i również jesteśmy też, wierzymy i chodzimy do kościoła, więc mówimy, że nasze pokolenie chce być włączona w głoszenie pewnych wartości, ale myślę, poprzednie pokolenia muszą im przekazać te wartości, żeby oni się mogli zaangażować, żeby oni mogli przyjąć te wartości jako własne. W 2012 we Francji było wprowadzone prawo dotyczące zawierania ślubów przez osoby homoseksualne. La Croix, było to w tym czasopiśmie to ogłoszone, było to czasopismo katolickie, które wyjaśniało na temat tych przepisów zezwalających parom homoseksualnym pobieranie się. Więc te wartości chrześcijańskie są atakowane i
I tak samo była dyskutowana sprawa adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Dla nas to jest tak negowanie jak gdyby w ogóle całego człowieczeństwa, bo Bóg chciał, żeby była kobieta i mężczyzna i żeby oni zakładali rodziny. Widzimy teraz jak gdyby obniżenie wartości właśnie tego ojcostwa czy macierzyństwa, bo kto jest ojcem, kto jest matką dla danego dziecka. We Francji my z kolei powiemy, że ta edukacja, którą mamy we Francji, chce jak gdyby... Chcą wyłączyć jak gdyby rodziców z edukacji szkoły, chcą edukować te dzieci w swój własny, właściwy sposób i to nie jest dobry sposób. Więc ja będę mówił teraz, co myśmy zrobili, żeby zapobiec temu wypaczeniu tych wartości. To jest Le Manif Partus. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tej koncepcji, ale utworzyliśmy takie, które łączy wiele organizacji głoszących wartości chrześcijańskie i jako stowarzyszenie również też rodzin katolickich i również La Fondation with the professor Jérôme Lejeune. It was not a struggle against homosexual people, ale żeby tak naprawdę obronić prawo dzieci do tego, żeby się urodziły i żeby były edukowane przez ojca i przez matkę. Wygląda bardzo prosto, żeby to powiedzieć, że dzieci po prostu potrzebują ojca i matki i muszą wiedzieć, kto jest kim. Ale we Francji to nie jest takie proste. We Francji to było naprawdę, byliśmy dyskryminowani i to naprawdę to było bardzo odważne, żeby bronić właśnie tych podstawowych wartości rodziny. A więc były trzy bardzo duże demonstracje polityczne. O 13 listopada 2013 było 800 tysięcy osób, które wyszły na ulicę, żeby bronić rodzin, żeby bronić praw dzieci do tego, żeby miało i matkę, i ojca. Na 24 marca było nas 1 600 000 osób, a na 26 maja 500 tysięcy osób, więc jest to odrodzenie się tych wartości dla katolików w mediach i również w środowisku politycznym. Widzieliśmy, że ludzie demonstrowali i ci demonstrujące osoby były młodymi ludźmi. To była taka walka podjęta przez młodych ludzi, więc to było coś nowego dla nas. Na koniec tych demonstracji w 2014 my zebraliśmy się, zgromadziliśmy i stworzyliśmy Stworzyliśmy taką platformę polityczną, zdrowy rozsądek. Wiele osób było włączonych w ten historyczny ruch. Myśmy poprosili również, żeby te osoby w ramach partii politycznych, żeby one walczyły o nasze wartości. Nie chcieliśmy tworzyć nowej partii. My wybraliśmy tą partię, która była najbliższa naszym ideałom i również, która była
która się nadawała do tego. My wybraliśmy Republika i mówiliśmy jednym głosem w ramach tej partii. Na przykład w czasie następnej prezydencji w 2017, w przyszłym roku, wielu z nas w tym naszym ruchu uczestniczyło, żeby napisać program kandydata tej partii reprezentujący kwestie edukacji, rodziny i również tożsamości chrześcijańsko-kulturowej, jak również w 2014 wiele członków SESKONA zostali wybrani w Radzie promującej te wartości. Jest to ta rada, która zajmuje się sprawami społecznymi i rodzinami i przewodnicząca zaproponowała, żeby włączać młode osoby, żeby przygotowywać ich do życia, żeby byli właśnie wychowywani w tych wartościach wiary i żeby również byli odpowiedni edukatorzy, wychowawcy dla dzieci, żeby mogły one przejmować właśnie te właściwe wartości. Więc my wprowadzamy to krok po kroku, bardzo pragmatycznie. Robimy to w ten sposób. Jak już powiedział Saint Thomas d'Aquin, my nie możemy nałożyć na ludzi żadnych obowiązków, jeżeli oni ich nie rozumieją, nie są na nie gotowi. My musimy przygotować najpierw nasze społeczeństwo krok po kroku, żeby stworzyć intelektualne i kulturowe podstawy, szanując ludzi, którzy nie byli wyedukowani w wartościach chrześcijańskich. To jest nasz cel, żeby właśnie te wartości były obecne w życiu politycznym, żeby zmieniały się rzeczy i wszystko to, co jest w środku naszego systemu.